Przed sądem zeznawał dzisiaj Tadeusz Kielan, naczelnik Wydziału Infrastruktury w Urzędzie Miejskim w Lubinie. Świadek prezydenta zwraca uwagę na przewlekłość prowadzenia przez powiat spraw administracyjnych, które mają być potwierdzeniem słów wypowiedzianych przez prezydenta 9 stycznia 2008 roku na antenie TVL Sieciodra. Wtedy prezydent określił władzę powiatu mianem nierobów. Zeznając przed sądem, Kielan powiedział również, prezydent użył tego sformułowania, bo miał liczne podstawy ku temu. Niejako został sprowokowany, gdyż ówczesna sytuacja, która miała miejsce w dalszym ciągu pod względem współpracy Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego jest niewłaściwa, uciążliwa, a w wielu przypadkach jej nie ma. Kielan zwraca uwagę na przewlekłość sprawy wydania pozwolenia na budowę galerii Rynek. Mówił również o miejskich szaletach, których urząd nie może postawić z powodu żądania nowych, zbędnych w jego ocenie dokumentów. Przypomniał historię wydawania przez powiat pozwolenia na budowę hali widowiskowo-sportowej na terenie Osiru i szybkości, z jaką wydano podobne pozwolenie na budowę hali zaprojektowanej przez powiat koło stadionu Jalo Arena. Na dzisiejszej rozprawie sąd odrzucił wniosek dowodowy obrońcy prezydenta w kontekście bankructwa powiatu. Dotyczył on porównania wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych przez miasto i powiat, przyznawanych im nagród, a także opóźnień w realizacji powiatowych inwestycji. W ocenie sądu ten wniosek dowodowy zmierzał do przedłużania postępowania, a okoliczności, które chciała przedstawić obrona prezydenta, nie mają znaczenia dla sprawy. W rezultacie w najbliższy poniedziałek sąd zaplanował mowy końcowe obrony i oskarżenia. Piotr Krajewski, Radio Ełka.